usłyszeć Twój głos, rozpoznać Go. Daj mi wybierać Twe słowa pośród tysiąca słów. Daj mi zobaczyć Twą twarz, zatrzymać wzrok. Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. I w tym, czym najbardziej chciałby, żebyśmy byli do Niego podobni, to jest Jego miłość. Tej miłości nie jesteśmy w stanie zrozumieć ani pojąć, ale możemy ją rozważać. Bóg ukochał Cię miłością odwieczną. Zanim stworzył świat, już miał Cię w planie, już Ciebie kochał. Nawet w swoim słowie powiedział: ukochałem Cię odwieczną miłością. Zanim utkałem Cię w łonie Twojej matki, znałem Cię. Bóg kocha Ciebie osobiście. Nie jesteś dla Niego jakimś numerem statystycznym, ani PESEL-em, tylko jesteś bardzo ważną osobą. Również wtedy, gdybyś był jedyną osobą na całym świecie, to kochałby Cię tak samo jak teraz, kiedy jest ponad 7 miliardów ludzi. On kocha Cię darmowo. Jego miłość jest darmowa. Nie musisz za nią płacić, nie musisz zasługiwać, nie musisz jej kupować. Po prostu ją masz. Jego miłość jest bezwarunkowa. Pan Bóg nie stawia Ci żadnych warunków. Nie mówi, że musisz być dobry po to, żeby zasłużyć na Jego miłość. Jego miłość jest dla każdego. On kocha Cię nie dlatego, że masz zalety, tylko kocha Cię z Twoimi zaletami i kocha Cię pomimo Twoich wad. On nie kocha Cię dlatego, że jesteś dobry, tylko dlatego, że On jest dobry. On kocha Cię silną miłością kochającego Ojca. Powiedział: bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale moja miłość nigdy nie odstąpi od Ciebie. I kocha Cię też czułą miłością kochającej matki. Powiedział: czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie, tak powiedział Pan. I kiedy tak myślę o tej nieskończonej miłości Boga, to zastanawiam się, czy ja też powinienem Pana Boga tak kochać, jak On mnie kocha, taką wielką, wspaniałą miłością. I okazuje się, że wcale Pan Bóg tego nie oczekuje ode mnie. On tylko czeka na to, żebym pozwolił Mu na Jego miłość, żebym pozwolił Mu na Jego plan, żeby Jego plan mógł się realizować w moim życiu. I zapraszam Cię do takiej decyzji w sercu, jeśli oczywiście chcesz, zaprosić Pana Boga, zaprosić Jego miłość do swojego życia. Pan Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo i czasami zastanawiam się, czy ja o ten obraz dbam. Co jest tym obrazem? Czy ten obraz nie jest przyćmiony? Kiedyś postanowiłem w swoim życiu czytać codziennie Pismo Święte po to, żeby ten obraz sobie kształtować, bo zauważyłem, że każde słowo, z którym mam regularnie, codziennie kontakt, każde słowo mnie formuje i przybliża mnie do tego obrazu Boga albo oddala, a Pismo Święte na pewno mnie do tego obrazu przybliża. Dzisiaj nie jest to takie trudne, bo kiedy chcę czytać czytania z danego dnia, czyli te czytania, które danego dnia w Kościele są czytane w czasie liturgii słowa, to mam do tego aplikację. Przychodzi mi też na maila Ewangelia i pierwsze czytanie. Także nie muszę tego wyszukiwać nawet w Księdze Pisma Świętego, bo mam to od razu pod ręką wyszukane. I dzięki temu jest duża łatwość. Również mogę czytać to Pismo Święte, kiedy siedzę na przykład w kolejce do stomatologa w każdej wolnej chwili, bo telefon mam zawsze przy sobie. Kocham Cię na
przed chwilą usłyszałeś, że miłość Boża jest niepowtarzalna, największa, że Bóg kocha Cię ogromną, wielką miłością, której nie ma nikt na świecie, żaden człowiek nie ma takiej miłości, jaką ma Bóg. Ale rodzi się pytanie, skoro Bóg mnie tak kocha, a ja tak bardzo często tej miłości nie doświadczam, to dlaczego tak się dzieje? Że jestem nieszczęśliwy, że na świecie jest wiele wojen, że mnoży się jakieś bunty, że jest choroba, że są wielkie pandemie. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ na świat przyszedł grzech. Pismo Święte już na samym początku mówi nam o tym, czym jest grzech. Najprościej mówiąc, jest po prostu nieposłuszeństwem wobec Boga. Jakimś złym zachowaniem. Jest buntem wobec Boga. Jest brakiem pokory wobec Boga. I tego grzechu także Ty doświadczasz. Każdy z nas, czy jest wielkim, czy małym grzesznikiem, jest grzesznikiem. Ja grzeszę. Te grzechy się pojawiają u mnie w życiu bardzo często. Podobnie jest z każdym człowiekiem. Czy to jest papież Franciszek, który jest pięknym, wspaniałym człowiekiem, czy to jakiś święty, którego może znasz i który teraz przychodzi Ci do głowy, a może Twój mąż albo Twoja żona, to także są grzesznicy. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ja doświadczam też grzechu bardzo często. Bardziej takiego niepokoju serca. To znaczy, że dzisiaj robię coś dobrze, a jutro podobną sprawą zajmuję się w zupełnie inny sposób i często z tego wynikają jakieś grzechy, że popełniam jakieś grzechy. Na przykład dzisiaj daję jakiś wielki datek na cel charytatywny, który uważam za bardzo ważny i to jest wspaniała sprawa, a następnego dnia przechodzę obok człowieka żebrającego i odwracam od niego głowę. Ciągle doświadczam jakiegoś niepokoju. To jest taki niepokój serca. Nie potrafię do końca zrozumieć, dlaczego on jest. Ale przyczyną jest właśnie taka moja skłonność do grzechu. To, co jest od początku gdzieś tam wpisane w nasze życie. Czyli po prostu taki niepokój pojawia się właśnie z tego powodu, że ja jestem grzesznikiem. Po prostu jestem grzesznikiem. Chciałabym się z tego wyleczyć, ale to jest bardzo trudne i pomimo, że się staram, pomimo, że dzisiaj jest trochę lepiej, pomimo, że już zawalczyłam, że jakiś grzech pojawia się rzadziej, no to niestety za jakiś czas on się znowu pojawia. I ten niepokój serca jest cały czas we mnie. Ten niepokój będzie zawsze, dopóki to moje serce nie spocznie w Bogu. Szatan też bardzo często sączy nam w sercu taki duży niepokój. Mówi do mnie często, Bóg jest takim wielkim zazdrośnikiem. To Bóg mnie ogranicza, to Bóg mnie krępuje, to Bóg daje Ci przykazania. Zawsze o jedno albo o dwa za dużo. Nawet gdyby dał Ci jedno przykazanie, to i tak dla Ciebie to będzie o jedno za dużo. Niestety, tak się dzieje w naszym świecie, że bardzo często tak myślimy. To my sami jesteśmy dla siebie trudni i sami sobie wmawiamy takie rzeczy, ale też i szatan nam w tym pomaga. Bardzo często jest tak, że nie doświadczamy miłości Bożej, bo po prostu nie chcemy, bo jesteśmy egoistami, bo brakuje nam pokory. Więc jestem grzesznikiem i dlatego grzeszę. Wspaniały plan Pana Boga nie może realizować się w moim życiu, dlatego że mam skłonność do grzechu i z tego powodu nie mogę żyć pełnią życia. Co więcej, nie jestem w stanie się tego grzechu sam pozbyć. Mój grzech jest jak cień. Tam, gdzie ja jestem, tam też jest mój cień, czyli mój grzech. Sam sobie nie poradzę, dlatego wiem, że potrzebuję pomocy. On odpuszcza każdy mój grzech, miłosierny jest. Każdy smutek zamienia w śmiech, zna liczbę moich łez. Święte ciało i krew otwiera mi oczy. Widzę uśmiech łagodny Twój teraz i tu.
Wiemy już o tym, że Bóg nas bardzo kocha. Kocha nas miłością odwieczną, bezwarunkową, osobistą. Kocha nas Bożą miłością. Wiemy także, że największym problemem człowieka jest grzech. Grzech, który zamyka nas na tę Bożą miłość, budzi nieufność i nie możemy w pełni na tę miłość odpowiedzieć. W tej sytuacji przychodzi nam z pomocą Jezus Chrystus. To Jezus przez swoje życie, mękę, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie wziął na swoje ramiona wszystkie nasze grzechy. Jezus nas odkupił. Jezus jest naszym Zbawicielem. Nie pytał o zgodę, czy chcesz, czy się zgadzasz na zbawienie. On po prostu to zrobił. My jesteśmy jak więzień, za którego została wpłacona kaucja. Wrota więzienia się otwierają i teraz decyzja, czy wyjść. Zbawienie jest bezwarunkowe. Jest darem, na który możemy odpowiedzieć przez decyzję naszej wiary. W liście do Efezjan przeczytamy: łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Zatem co to jest wiara? Co to znaczy wierzyć? Wiara jest darem Pana Boga i naszą odpowiedzią, odpowiedzią naszego serca. To serce mówi: tak, wierzę, że Bóg mnie kocha, wierzę, że Bóg może zmienić moje życie, że Bóg może zmienić mnie. Wiara to relacja z Panem Jezusem. Zaufanie Mu właśnie przez wiarę, że On jest moim Panem i Zbawicielem. Wiara nie polega na tym, że teraz wszystko oddam Panu Bogu i nie muszę robić nic. Nie ma wiary bez nawrócenia i nawrócenia bez wiary. One są jak dwie strony tego samego medalu. Zatem co to jest nawrócenie? Co to znaczy nawrócić się? To znaczy zmienić całkowicie kierunek swojego życia. Zacząć współpracować z łaską Bożą. To Bóg daje nawrócenie. To Bóg daje nawrócenie serca. Ten etap polega na odmianie naszego ducha. Człowiek nawracający się nie myśli już tylko o sobie, nie kręci się wokół własnego ja, ale zaczyna dostrzegać rzeczy ważniejsze. Zaczyna dostrzegać rzeczy Boże. Człowiek nawracający się to jest świadomy grzesznik, który jest otwarty na łaskę Bożą. Nawrócenie oznacza decyzję, zgodę na to, że od teraz w moim życiu zaczyna panować, kierować moim życiem Jezus. Oddaję kierownicę mojego życia Jezusowi. Jezus chce zająć się wszystkim, każdą przestrzenią mojego życia. Chce być w moich radościach, w moich smutkach. Chce być w mojej rodzinie. Chce być w relacji z moim mężem, w relacji z moimi dziećmi. Chce mi pomagać w każdej chwili mojego życia. To nie znaczy, że mam teraz się wyzbyć wolnej woli, ale mam oddać Jezusowi, pozwolić Jezusowi być w moim życiu. I pozwolić Mu na to, żeby robił to, co chce. A wiem, że Jezus chce dla mnie jak najlepiej. A On wie, co dla mnie jest najlepsze. Moje nawrócenie miało miejsce 6 lat temu. Byłam wtedy na rekolekcjach kerygmatycznych i tam oddałam swoje życie Jezusowi. Przyjęłam Jezusa do swojego serca jako Pana i Zbawiciela. Mam 3 dzieci. 2 z nich przygotowuje się właśnie do bierzmowania. Wiem, jak trudno jest wychowywać dzieci. Wiem, jaka to trudna praca. Mi w tym pomaga modlitwa. Modlę się codziennie. Modlę się na różańcu. Modlę się za swoje dzieci. Ale pomaga też mi moja wiara. Z dziećmi bardzo często rozmawiamy. Rozmawiamy na różne tematy. Zazwyczaj siadamy przy stole i dyskutujemy na tematy wiary, na tematy Kościoła. Dzieci teraz stoją przed wyborem patrona, więc staram im się przybliżyć życie, świętość różnych współczesnych nam świętych. Także wspólnie się modlimy. Staramy się modlić wspólną modlitwą rodzinną. Wiem, że to nie jest takie łatwe zaprosić wszystkich członków rodziny do modlitwy, ale kiedy nam się udaje, to bardzo dziękuję za to Panu Bogu. Staram się zachęcać moje dzieci do jak najczęstszego udziału w Eucharystii. Dbam o ich życie sakramentalne. Sama muszę być przykładem. Ostatnio razem z moimi dziećmi byłam na rekolekcjach kerygmatycznych, tak zwanych GPS-ach. Te rekolekcje są specjalnie przygotowane dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Młodzieży było bardzo dużo.
ale kiedy widziałam ich zaangażowanie, kiedy widziałam, jak się skupiają, kiedy słuchają, jak ich rówieśnicy, którzy prowadzili te rekolekcje, opowiadają o swoim życiu, mówią świadectwo o swojej wierze, o swoim nawróceniu. Widziałam, że te słowa bardzo ich poruszają i zmieniają ich życie. W rozmowie z moimi dziećmi po tych rekolekcjach usłyszałam, że one będą się więcej modlić, one będą starały się z chęcią, z radością przystępować, uczestniczyć we mszy świętej, więc widziałam, że te rekolekcje naprawdę im pomogły. I za to Bogu dziękuję, za to Bogu chwała. Miłość czeka, nie zawodzi, kiedy zdradzisz, nie odchodzę. Miłość nigdy nie ustaje, trwa. Jestem w Tobie, zawsze byłem, czekam dzisiaj, każdą chwilę z Tobą spędzić, życie Twoje. Pan Bóg daje nam różne sygnały, a także z każdego problemu może uczynić coś dobrego. Gdyby wszystko w naszym życiu szło jak po maśle, to my pewnie nie szukalibyśmy Pana Boga i Jego pomocy. Nie wiadomo, jak potoczyłoby się nasze życie. Dzięki trudnościom, których doświadczamy, zrozumieliśmy, że tak naprawdę Pan Bóg w życiu jest najważniejszy. I tylko z Nim nasze życie będzie pełne. Podjęliśmy decyzję i oddaliśmy nasze życie Panu Jezusowi. Zaczęliśmy od spowiedzi. I to takiej porządnej spowiedzi. Po tej spowiedzi odczułem ogromny pokój w sercu. Pan Jezus zabrał z mego serca niepokój, a to miejsce wypełnił swoją bezgraniczną miłością. Kiedy żyjemy w grzechu, odwróceni plecami do Pana Boga, który jest światłością, to nie widzimy Pana Boga. Widzimy tylko swój cień, który jest obrazem grzechu i zła. Im bardziej oddalamy się od Pana Boga, tym ten nasz cień staje się coraz dłuższy, a życie coraz gorsze i trudniejsze do zniesienia. Lecz kiedy zrobimy zwrot o 180 stopni i odwrócimy się od swojego grzechu, a zwrócimy się twarzą do Pana Jezusa, który nas odkupił i który wziął nasze grzechy na swoje ramiona, to wtedy stajemy w świetle Boga. Patrzymy na siebie i na swoje życie tak, jak widzi nas Pan Bóg. Chociaż nadal się potykamy, to nie skupiamy się na naszych porażkach, tylko na relacji z Panem Bogiem, bo On nas kocha i wyprowadzi z każdej trudnej sytuacji. Co to znaczy, że Jezus jest dla nas ważny, że Jezus jest naszym Panem? To znaczy, że mamy się do kogo zwrócić, że możemy Mu o wszystkim powiedzieć. Codziennie rano z mężem klękamy do modlitwy. Modlimy się na głos, dziękujemy, przepraszamy, prosimy. Zaprosiliśmy Pana Jezusa, aby był Panem wszystkiego w naszym życiu. Oddaliśmy każdą sferę naszego życia. Oddaliśmy nasze małżeństwo, naszą rodzinę, nasze dzieci, nasze relacje z innymi ludźmi, naszą pracę. Pan daje nam zawsze coś nowego. Rozmawiamy z Nim jak z bliską nam osobą. Każdy dzień jest inny. Wszystko pochodzi od Pana Jezusa, bo On jest, On nas bardzo kocha. On czuwa nad nami, On wszystko o nas wie. On nas słyszy. On jest zawsze przed nami, a my idziemy za Nim. Kiedy oczy Twoje wieki widzę,
kiedy doświadczyłam Bożej miłości, kiedy zrozumiałam, że Bóg kocha mnie bezwarunkowo, bezgranicznie, w sposób wyjątkowy, zobaczyłam też moją ogromną grzeszność, zobaczyłam, że nie mogę sobie sama poradzić z grzechem, a bardzo chciałam móc korzystać z miłości Bożej, przytulać się do niej. I wtedy zrozumiałam, że Jezus umarł za mnie na krzyżu, że zapłacił cały mój dług. I ja tylko mam w to uwierzyć i mam się nawrócić. I bardzo, bardzo chcę codziennie się nawracać, ale okazało się, że to wcale nie jest takie proste. Że wciąż upadam, że czasami nie wiem. I na szczęście Bóg o tym wiedział. Jezus o tym wiedział. I dlatego posłał do nas Ducha Świętego. Posłał do mnie Ducha Świętego. Dzięki temu ja rzeczywiście każdego dnia mogę się nawracać. Każdego dnia mogę wracać pod krzyż Jezusa. I mogę tak naprawdę karmić się Bożą miłością. Do was, kochani rodzice, młodzieży, która przygotowuje się do bierzmowania, chcę wam powiedzieć, że Duch Święty w życiu jest ogromnie ważny. Chcę wam powiedzieć, że kiedy ja przygotowywałam się do bierzmowania, odpowiadałam na 100 pytań, ale w ogóle nie rozumiałam, o co chodzi tak naprawdę w tym bierzmowaniu. Nie wiedziałam, kim jest ten Duch Święty, co się tam wydarza na tej liturgii. Nie wiedziałam, naprawdę. Miałam wrażenie, że to jest jakiś spęd młodzieży, biskup coś tam robi i tyle. Jeśli nawet tak czujecie i tak może myślicie, może tak myślą wasi młodzi obywatele w domu, wasze córki, wasi synowie, to chcę wam powiedzieć, że ten sakrament jest niezwykle ważny. Bo nawet jeśli ja nie wiedziałam, co się dzieje, to On do mnie przyszedł. I On mnie prowadził, On mnie umacniał, On sprawiał, że moja wiara wzrastała, że mogła dojrzewać. On stawiał ludzi na mojej drodze, którzy pomagali mi rozumieć, czym jest wiara, czym jest miłość, czym jest Duch Święty. Dzisiaj nie wyobrażam sobie życia bez Ducha Świętego. On prowadzi mnie na ścieżkach trudnych, łatwych. Daje mi możliwość radowania się tym, czego doświadczam od Pana Boga. Daje mi możliwość rozumienia, do czego mnie prowadzi. Daje mi też chęć i zapał do tego, żebym pogłębiała swoją religijność, swoją wiarę, żebym wczytywała się w Słowo Boże. Ja wiem, że On ciągle przy mnie jest. Niesie mnie takie zdanie, kiedyś usłyszałam, że Pan Bóg nie może odmówić jednej naszej prośbie. Że kiedy się modlimy, On na pewno wysłuchuje naszych próśb, ale nie zawsze daje nam to, o co prosimy. Tak jak my rodzice, nie zawsze dajemy naszym dzieciom to, o co nas proszą, bo wiemy na przykład, że nie jest to dla nich korzystne. Ale jest jedna prośba, na którą Pan Bóg nigdy nie odpowie, nie dam Ci tego. Wtedy, kiedy poprosisz, Boże, daj mi więcej Ducha Świętego, On zawsze na taką prośbę odpowie pozytywnie. Chcę was dzisiaj poprosić, byście wy, jako rodzice swoich dzieci, wołali do Boga. Boże, daj mojemu dziecku Ducha Świętego. Daj mu dużo, dużo, dużo Ducha Świętego, którego będzie prowadził, umacniał, który sprawi jego wzrost mądrości. Przybądź Duchu Święty. Uznamy, że pomimo tego, że jesteśmy grzeszni, Pan Bóg nas nigdy nie odrzuca. Kiedy uwierzymy, że Jezus Chrystus oddał za nas swoje życie i dał przybić się do krzyża z miłości do nas, aby nas zbawić. Kiedy mamy już pewność, że Jezus Chrystus nie zostawił nas tutaj na ziemi samych, że dał nam Ducha Świętego, który
ma nas wspierać, pomagać nam, ożywiać naszą wiarę, to zaczynamy szukać ludzi, którzy myślą tak samo jak my, którzy chcą pogłębiać swoją relację z Bogiem. Miejscem, w którym możemy ich spotkać, które zostawił nam Jezus Chrystus, jest Jego ukochany Kościół i wspólnota ludzi wierzących. Jezus sam powiedział: gdzie dwaj lub trzej zbierają się w moje imię, jestem pośród nich. Kiedy dwoje ludzi zawiera związek małżeński, zaczynają tworzyć małą wspólnotę. Kiedy pojawiają się dzieci, wspólnota się powiększa, a rodzice, którzy przed ołtarzem Panu Bogu obiecali, że dzieci wychowają w wierze i zgodnie z przykazaniami, mogą teraz ten obowiązek wypełniać. My mamy dwie córki i naszym zadaniem było takie wychować, aby mogły świadomie podjąć decyzję o przyjęciu sakramentu bierzmowania, który jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Przez te lata, które prowadziły do tego momentu, staraliśmy się być dla nich wzorem i przykładem w drodze do budowania relacji z Bogiem. Nauczyliśmy je modlitwy, razem uczestniczyliśmy we mszy świętej, w nabożeństwach, razem modlimy się na różańcu. Mamy też to szczęście, że należymy do wspólnoty świętej rodziny. W niej nasze dzieci się wychowywały, razem z innymi mogły poznawać Boga i budować z Nim swoją relację. Dzisiaj nasze dwie wspaniałe córki, które przyjęły już sakrament bierzmowania, same kroczą drogą swojego rozwoju duchowego, ale zawsze mogą liczyć na naszą obecność i nasze wsparcie. Kościół jako wspólnota ludzi wierzących jest tym miejscem, gdzie możemy żyć pełnią życia, tak jak tego od nas chce Pan Bóg. To w Nim ta pełnia życia spełnia się przez możliwość korzystania z wszystkich danych nam sakramentów. Dzisiaj jest to trochę utrudnione. Kościoły nam się pozamykały, ale wierzę, że przez to doświadczenie Pan Bóg chce nam w nas wzbudzić głód sakramentów. Chce, abyśmy zobaczyli, jak ważna jest dla nas msza święta, możliwość uzyskania łaski, odpuszczenia grzechów podczas spowiedzi oraz doświadczenie Jezusa Chrystusa w Komunii Świętej. Najważniejsze jest jednak to, że Bóg nas nigdy nie zostawia. Jako miłosierny Ojciec jest zawsze z nami i chce dla nas tylko i wyłącznie dobra. Chce, aby nasze rodziny, nasze te małe wspólnoty i cały Kościół był pełen Jego miłości. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Każdy z nas należy do konkretnej wspólnoty parafialnej. I rzeczywiście gromadzimy się w naszych kościołach, w naszych świątyniach, ażeby spotkać się z Jezusem Chrystusem. Przy parafii działają różne wspólnoty, które na swój szczególny sposób, w swoim szczególnym charyzmacie rozwijają swoją wiarę i pewnie i wy, drodzy rodzice, i wasze dzieci do takich wspólnot przy parafii rzeczywiście już byli zaproszeni, ażeby właśnie na drodze formacji zatroszczyć się o swoją relację z Jezusem Chrystusem. Ale każda parafia składa się z wyjątkowych wspólnot. Parafia jest wspólnotą wspólnot rodzinnych. Wspólnotą rodzinną, której wy, drodzy rodzice, jesteście liderami. Dlatego was jako liderów chciałbym prosić o to, abyście zatroszczyli się o waszą wspólną modlitwę rodzinną, abyście zatroszczyli się o modlitwę indywidualną waszych dzieci, bo przecież o to, żeby wasze dzieci rozwijały wiarę, zobowiązaliście się do tego podczas ich chrztu świętego. Ale też chciałbym was prosić, drodzy rodzice, abyście jak najczęściej błogosławili wasze dzieci znakiem krzyża naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Ten krzyż, który wy będziecie kreślić na czołach waszych dzieci, ma szczególną moc i siłę. I wtedy, gdy wasze dzieci będą wychodzić rzeczywiście z waszych domów, gdy będą szły na spacer, do szkoły, czy cokolwiek innego robić na zewnątrz, to rzeczywiście nakreśleni znakiem krzyża przez was będą miały tą świadomość, że rzeczywiście Jezus Chrystus jest koło nich, że Jezus Chrystus chce im pomagać. Dzisiaj też, drodzy rodzice, mam ze sobą książeczkę, która pewnie niepokoi wielu z was.
indeks kandydata do bierzmowania dla naszej diecezji, specjalnie takim wydany. I tutaj może pojawią się pytania wielu rodziców. Proszę księdza, dlaczego przygotowanie do bierzmowania trwa 2 lata? Proszę księdza, za moich czasów nie było żadnych podpisów, nie było wymagań. Chcę was bardzo serdecznie prosić, abyście, drodzy rodzice, rzeczywiście współpracowali z kapłanami, które odpowiadają za przygotowanie do bierzmowania. Przygotowanie do bierzmowania to nie tylko to, co się dzieje w kościele, te spotkania, na które wasze dzieci są zapraszane, msze święte, drogi krzyżowe, nabożeństwa majowe, ale właśnie to, co dzieje się przez te wszystkie 2 lata w domu, w szkole, na zewnątrz, pracy, to jest właśnie przygotowanie do bierzmowania, bo tak jak wielu z nas mówi, jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Dlatego proszę was, drodzy rodzice, ażebyście rzeczywiście byli wielką pomocą w tym wszystkim, abyście rzeczywiście nie denerwowali się, że wasze dzieci teraz muszą iść, bo podpisy są zbierane, bo bez podpisu ksiądz nie zaliczy bierzmowania. Tak naprawdę nie o podpis tutaj chodzi. Ale chodzi właśnie o to, ażeby wasze dzieci przy waszej współpracy z nami, kapłanami, rzeczywiście na tej 2-letniej drodze przygotowania do bierzmowania spotkały, doświadczyły i żyły Jezusem Chrystusem. Odnawiasz moje siły jak orła, jak młodego orła.